Siemanko, rozsiądźcie się wygodnie, bo właśnie na koncie RTG walczyłem o 16 wygranych, otworzyłem kolejne ikony 90+, i do tego zarobiłem kilkaset tysięcy na nagrodach. Zapraszam do oglądania. Dobra, no to otwieramy pik z ikoną 90+. Pytanie, co trafimy najlepszą, jaką najlepszą kartę trafimy, widzowie, według was? Czy to będzie Nazario, czy to będzie jakiś Pele, czy to może będzie jakiś Nesta? Argentyna, Niemcy i Czechy. No Petr Czech, Niemcy może Mateusz, Argentyna, niestety Argentyny nie ma jakiejś dobrej w tym roku, więc... jedynie co to możemy polegać na tym, że będzie jakiś Mateusz urodzinowy na SP. Ale zobaczmy najpierw, tutaj pewnie bramkarz będzie. Tak jest, Petr Czech w Prime. Oj, kolejna chyba ikona Prime, Argentyna Crespo Prime. No słabo, słabo. Dobra, i sprawdźmy po środku, co tam wyskoczy. Po środku, widzowie, Niemcy, no może być coś. Może coś ciekawego, może... Ojej, się przesunęła kamerka. Może coś ciekawego, może nie, ale to by urodzinowa karta, chociaż widzę, że chyba Prime 89 podanie 83 fizyczności. Wow. Schweinsteiger. 3 ikony Prime, niestety. Słaba ikona. No szkoda. Właśnie, jeżeli chodzi o polowanie, to pewnie ja nic nie trafię ciekawego, ale zobaczymy, bo jeszcze piki będą. Ikona 90+. Zakrywamy i otwieramy. O kurde. Dalglish, Włochy i Essien chyba. Kurde, no bez jaj. Masakra, masakra. Dobra, odkrywamy od lewej. 70, dobra. Kenny Dalglish Prime. O, w tym roku niestety nie jest zbyt dobry. Dobra, sprawdźmy po prawej. Essien Prime. O mój Boże. I widzowie, po środku. Pytanie, widzowie, co będzie po środku? Jak myślicie? Maldini, ale Maldini... Ej, widzowie, ale... Czekajcie, ja wam powiem jedno. Ja, widzowie, ja mam już Maldiniego Prime. Jedynie co to urodzinowy, albo właśnie jakiś Barezi. Jajks. No i Nesta niestety, to ty. Szkoda. Kolejny dobry foder do klubu. Takim składem walczymy o 16 wygranych w mistrzostwach FUT. Ławka wygląda przystępnie. Ten skład to, widzowie, powiem wam jedno szczerze, że lepiej mi się gra tym składem niż składem na głównym koncie. Nie wiem dlaczego, ale czuję po prostu, że jakby ten skład pasuje bardziej do mojego game style, do mojego takiego stylu gry, niż właśnie skład na głównym koncie. Pierwszy mecz. Diaby, Griezmann, kto na napadzie? Rüdiger. O Jezu, Rüdiger to mi ostatnio naprawdę sprawił wiele problemów. Ej, halo, Teo Hernandez, to jest... O, jaki karny? Jaki karny? Ej, to było... To był bark w bark. Ej, przepięknie. Pierwszy karny w tym meczu. Masakra. Masakra. I Verratti. Bramka. 1-1. Szybko odrabiamy. Jezus Maria. Ci obrońcy, oni się w momencie cofają, w momencie idą do przodu. To jest... No ciężkie do ogarnięcia. I Rijkaard. 2-2. Kurde, ale ta walka mocna. A i wyszedłem tym prawym obrońcą. Lewym. Tapin. I... Kurczę, przecież to blokuje. I Rijkaard! Wykorzystanie błędu rywala i mamy 3-3. I podanie górą. Rijkaard i to będzie... O Jezu, jak blisko. Szkoda, że ten strzał był tak fatalnie oddany. Dobre podanie. Lumeka. I to będzie 4-3, widzowie. Odrabiamy ten mecz. Powolutku wygrywamy. Mamy 4. gola. Teraz my tutaj dyktujemy warunki. Koniec, koniec, to już będzie koniec. Ale gameplay jest okej, okay. Na ten pierwszy mecz się czuję okej, okay, naprawdę. Oh, dobra, walka o 14. Zaczynamy. Teraz kurde problem z pingiem nas z pakietami. O co chodzi? Mocny skład rywala. I 1-0, Lumeka kończy tą akcję, niebywałe. 8 minuta, widzowie. No to co, jakieś zmiany, nie? Może Sokrates do zmiany. Może wprowadzimy sobie Davisa. Davis na SP. Zamiast Jordi Alba, Riquelme. I weźmy sobie Lumekę, zamieńmy na Lewandowskiego. Lewego za Lumekę, dokładnie. To może być dobre. Ten na Lovren też powoli tak nie dochodzi, więc myślę, żeby jeszcze Sakę sobie wprowadzić na atak. Boję się zmian, bo zacznie się to rozjeżdżać, ale spróbujmy... O Jezu, nie wiem, czy zrobiłem zmiany, bo zrobiłem, dobra. Bo się będzie to rozjeżdżać, ale dobra. 74. minuta, na chillku. No właśnie, o tym mówiłem, o tym rozjeżdżaniu się. W tym momencie...
Tracimy bramkę. Saka. Saka, Saka i to jest gol. 2-1. Szybko odrabiamy. Piękne podanie byłoby górą, ale spokojnie. Kevin De Bruyne. 82 minuta. Riquelme, brawo. Saka. Saka, Saka, Saka. Podanie do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, oddaj tą piłkę, oddaj tą piłkę! Kevin De Bruyne, ale wybronił to podobnie szczęsne. Okej, okay, uwaga, uwaga. Na spokojnie, kryjmy sobie nim. Dobre podanie, w tempo. Powoli się wylewa, ale jest to, widzowie, ostatnie minuty. Do widzenia! 14 wygrana, widzowie! Mecz o 15 z FC Wylew. Wow! Składzik taki nietypowy, ale może robić robotę. Dobrze. Yo! Kurde, słabo coś. Oj! Oj, 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 oj! Mogłeś podać, Butra chciałem podać, ale bardzo wolno działa ta gra mi tutaj, wiesz? No niestety przygrywa mnie do zera, no. Poważnie? Come on, papi. I Sokrates na ustawionego Van der Sara, cholera jasna. Nie! Come on! To jest faul, dobra, jeszcze jest szansa, widzowie. Sokrates, czy ty umiesz potrafić? Nie, no dobra, niestety przegraliśmy mecz. Strasznie, widzowie, strasznie. Strasznie się gra w tym meczu. Strasznie się grało. Niestety, przegrywamy ten mecz, więc walka, widzowie, dwa mecze musimy wygrać do 16. No, składzik. Messi! Karny. Po raz kolejny karny. I Rijkaard, to jest 1-1, widzowie. Ale zobaczcie jak on metę gra. Widzicie to? Po raz kolejny to samo. Po raz kolejny to samo, widzowie. Kurde no. Dobra podanie. Lumeka, ale słaby strzał. Lumeka, ty się rusz. Ale rykoszet. Od mojego obrońcy. Ale rykoszet poszedł. Van der Sar po raz kolejny broni. Jedna bramka na pocieszenie, widzowie, i... No i koniec! No przykry styl na zwycięstwo, racja. Ale kurczę... Właśnie jedyne, co nie lubię we wbijaniu takich wysokich rank, to jest to, że ludzie grają bardzo często na metę. Tylko metę. Nie grają nic innego, nie grają żadnych właśnie takich... Nie mają fanu z tej gry, przede wszystkim ci ludzie. Nagrodę za 14 wygranych, ale spokojnie, widzowie, mieliśmy naprawdę dobry bilans. Naprawdę mega bilans. Walka o 14 była i to z dużym zapasem. Walka o 16 była z zapasem jednego meczu. Było bardzo dobrze. Pytanie, co będzie jutro, bo jutro, widzowie, na drugim koncie gramy. 3 piki 84 plus i 2 piki FX TOTS. Dobra, drugi pik 84 i mi daje 89 Kimisia, w porzo. Zobaczmy trzeci pik, czy to będzie Shapeshifters? Niestety nie, 85. No dobra, to TOTSy. Di Maria i Szczęsny. Okej, okay, to jest pierwszy pik TOTS. Szczęsny Di Maria. W sumie miałem jednego i drugiego, to raczej tutaj dużo nie da. Wezmę Szczęsnego. No, słabe te nagrody, bardzo słabe jak za 14. Wezmę Branta, bo jest fodarem po prostu lepszym. Paczka za 100 tysięcy najpierw, zobaczmy co w niej będzie. Jest Shapeshifter! Niemcy, co to jest? Prawy skrzydłowy? Co to jest? Aha, to jest jakieś Getze. 150, chyba jutro spadnie bardziej. 156 chyba, 150, dobra, wystawiam za 155, niech będzie, okej. Okay. Ale jak podrośnie, widzowie, jak podrośnie w tygodniu, to... Dobra, otwieramy paczkę Ultimate. Może teraz ikona. Może teraz walkout.
Co my tu mamy? Włochy, Verratti, nie? Donnarumma. Widzowie, paczka z TOTS-em, 91 plus, TOTS FX i inni. Za 14 wygranych. Argentyna, napastnik, Martinez, Martinez! 228 tysięcy! 228 tysięcy, widzowie. Gabri Veiga i Munoz. No, widzowie, 228, 240 nawet wystawię sobie. Myślałem, że Messi. Chciałbyś, chciałbyś. No, mógł też być, no, Messi, ale tak, jakoś tak nie czułem tego hype'u. 240 ludzie kupują, 245, 250. Wystawię za 250. Pixie Kono 90 plus. Po raz kolejny na moim, tylko tym razem na pobocznym koncie. Hiszpania, Anglia, Brazylia posiadany? O nie, zobaczmy Brazylię. Ha, Roberto Carlos. Oh my god, dobra. To już chyba niczego dobrego się nie spodziewam. Sprawdźmy Anglię, Trophy Titans. Rio Ferdinand, not bad, not bad, not good. Bramkarz, Casillas, 92, no niestety nie ma ikony 94 plus. No i co, może kolejna ikona, widzowie. Ikona 90 plus, vamos. Argentyna, Holandia i George Best. Dobra, sprawdzamy. George Best, okej. Okay. Lecimy z lewej. Argentyna. Veron urodzinowy. Ale na co mi to? Dobra, i sprawdzamy, widzowie. Sprawdzamy Holandię. Opinie, widzowie, ja co tam może być? Wersja Prime. 80, a nie, to nie jest wersja. O, to jest wersja Prime? O Jezu, Clavert Prime. Ja pierdziel, ale słaba ikona. Masakra. O jejku, jejku. No ale po raz kolejny nie ma niestety ikony 94+. Dziękuję bardzo.